27 lutego w Ekomarinie odbył się casting do krótkometrażowego filmu realizowanego w ramach warsztatów filmowych Giżyckiego Centrum Kultury. Film będzie nawiązywał do jakże aktualnego problemu, czyli samotności ludzi we współczesnym świecie. W tym momencie czeka nas ciężka praca na planie, a Państwa już teraz zapraszamy na skrót z castingu. Jest zdenerwowana? Tak, jest Pani wkurzona, najgorszy dzień Pani... Powiat Giżycki, Centrum Szlaku Wodnego Wielkich Jezior Mazurskich, to obszar, na którym panują doskonałe warunki. Twoje imię i nazwisko? Aleksandra Stąska. Aleksandra Stąska. Zerwał ze mną. Ale dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia, że mam takie trochę. Ale może... Zaprosił mnie wczoraj do kina. Poszliśmy, super, fajnie, bardzo się cieszę. Wybrał okropny film. Znów byliśmy na Gwiezdnych Wojnach. Nienawidzę Gwiezdnych Wojen. Wie, że nie nienawidzę Gwiezdnych Wojen. Znów zabrał mnie na Gwiezdne Wojny. On w ogóle mnie nie słucha. Ale jeszcze ze mną zerwał. Może powinnaś pomyśleć o nim, wiesz, bo... A to dlaczego on myśli o mnie? Ale naprawdę on myśli o tobie. Po prostu chce spędzać z tobą czas. A to, że może wybrał taki film, a nie inny. Może ta produkcja naprawdę go inspiruje, podoba się mu. Musiałabyś go też zrozumieć. To... Związek jest obustronny, prawda? I powinniśmy jakby szanować się nawzajem i też okazać zrozumienie, tak? Bo jakby podstawą związku jest przyjaźń. Więc jakby nie kiedy wiem, musimy dzielić zainteresowania, bo jeśli... Ale proszę, naprawdę, kiedy może idziemy tak do kina i tobie podoba się kino, sam fakt, o, zabrał mnie na film, ale super. I on chce iść na film, który on chce. I wiecie, następny raz może pójdziecie na coś innego. Za każdym razem, jak wybieram film, oglądam go sobie, chociażby nawet na komputerze, on zasypał. Tyle nocy cię w snach na zbyt krótkich całował, tyle dni dzień ten tęsknił, co przyszedł i żyje. I jest teraz, on właśnie jest ten dzień wypłakany. Dzień wszelkich moich nadziei, całego czekania. Wiem, cię piastował w sercu, tęskniony. Samotny. I jakże to wypowiem? Jakiemu słowu powierzę teraz ową radość drżącą, niespodzianą? To się obudzę jutro z duszą rozkochaną, uśmiechem szczęścia w ustach? Jesteś tutaj przy mnie, moja ukochana. Ponieważ zwierzęta nie atakują te z powodu, matko. Należy pamiętać o tym, że napotkane w lesie, z pozoru samotne, matko, warchaki czy młode syrenki, nie umiem czytać. Jezus Maria. Starczy? Nie wiem. Tak, cześć, Oliwia, słuchaj. Przyszłam do ciebie, ponieważ mam informację od twojej wychowawczyni, że od ostatniego czasu, jakiś tydzień, jesteś strasznie agresywna wobec kolegów, wobec nauczycieli. Zastanawiam się, czym to jest spowodowane. Trochę martwię się. Możesz mi opowiedzieć, czy coś się stało, czy... Ja naprawdę nie wiem. Pani chyba naprawdę źle mnie ocenia. Ja siedzę, to, że inni mnie zaczepiają, to naprawdę nie ma... Oliwka, ja naprawdę cię nie oceniam. Nie chcę, żebyś to tak odebrała. Po prostu martwię się. Dochodzą do mnie różne słuchy. Jestem psychologiem szkolnym, dlatego... Chcę zawczasu tutaj zapobiegać. Jeśli coś się dzieje, to mów. Tutaj jesteśmy same i nie musisz się martwić o nic. Nie, naprawdę, no, nie wiem, o co chodzi tym wszystkim ludziom. Wszystko u mnie w porządku, mam przyjaciół, naprawdę nie wiem, o co im chodzi. A pani od chemii? Jak byś oceniła panią od chemii? To, że na mnie się wzięła, to już nie moja wina. Ja naprawdę siedzę nad książkami, nie rozmawiam na lekcji, a ona czepia się na byle co, wzięła się na mnie. Sądzisz, że pani Kalita wzięła się na ciebie? Jaki miałaby powód? Przecież to przesympatyczna kobieta. Nie wiem, stara jakaś, rozwiodła się, naprawdę nie wiem. Kobieta masz w podniach, jak nie mężczyzna. No słuchaj, kobietę swoją, kochaną, no ja tu z Kwiatkiem do niej. Z Kwiatkiem? Z Kwiatkiem, no pewnie, no, że z Kwiatkiem. No, z Motylkiem. No, jak trzeba, to jest z Motylkiem, a czasami z Wadkiem trzeba. Z Motylkiem, kuźwa, doniczką ostatnio stałem w łeb, jak powiedziałem, że nie dobra zeszła. Bo rzuciłeś co? No i co? Szafę się trochę przydało. Nie rzuciłem, to o szafę. Tylko szafę o mnie, to okej, okay, no jest już... Składaliśmy szafę z gej, a ty, kurde, spadła ci deskę na głowę i to jest moja wina, tak? No, widzisz, załatwiłam to.
Jeszcze nie wiem, jak będzie, ale nie idziesz z tym sztandarem jutro. Ale widzisz, bo chcę coś iść za nim. Co? Pamiętasz ten twój taki ładny sweter? Taki niebawny, taki czarny, ładny był. W sumie nie rozumiem trochę. Ci oddam ci go. No ale wiesz, ja ci załatwiłam bardzo ważną sprawę. Może taka jestem zrypana. Brałaś w końcu ten strój kąpielowy? Nie, wiesz co, wybrałam ten drugi, bo wtedy miałam, wiesz, brzuch mi było widać, tak niefajnie. Brzuch ci było widać, strój kąpielowy. No tak, no wiesz, ten dwuczęściowy mi nie pasował kompletnie. A przecież nie rozmawiasz o strój dwuczęściowym, tylko o jednoczęściowym. To... Nie. A nie w tym spanterkę? Ten spanterkę, wiesz, nie, ta góra, ta jesteś niezadowolona. Ciągle ten kolor nie pasuje. No słuchaj, jak mam być zadowolona? Jak mi się życie wali, a ty mi mówisz o jakimś stroju kąpielowym, no to jest życie mi się wali, życie mi się wali, dziewczyno! Przecież co sobie tydzień narzekałaś, że strój kąpielowy obciera cię tuż pod biustem, no. Wiedziałam, że będzie dobrze.